Słuchajcie, się tak fantastycznie czuję. Dzisiaj jest ósmy dzień postu. Już wczoraj się zajebiście czułam. Dzisiaj to... Mam tyle energii. Nie umiałam wysiedzieć w pokoju. Zrezygnowałam z dzisiejszych masaży, żeby pójść znowu te parę kilometrów. Znowu do tego samego centrum. Nie, bo chciałam wymienić... Znaczy, nie ma tutaj nigdzie kantoru. To jest minus. Straszny minus, bo w hotelu powinien być jakiś bankomat, żeby móc sobie chociaż wypłacić pieniądze. Już nie mówię o kantorze, ale żeby chociaż wypłacić pieniądze. Nie ma, więc trzeba zasuwać tam. Tu jest jedyny taki bankomat przy tym Lewiatanie, gdzie ewentualnie można sobie wypłacić kasę. No i dzisiaj, słuchajcie, idziemy. Dzisiaj idziemy na koncert z Jagodą. To teraz Wam nie pokażę. Jeszcze dopiero później wieczorem, jak będziemy na tym wypadzie, to Wam dam parę przebitek. Miałam nie vlogować, ale słuchajcie, tak mnie energia teraz... energia mnie rozwala, można powiedzieć. Tak mi jest fajnie, tak mi jest dobrze, tak mi jest lekko. Brzuch mi się zaczął chować. Znaczy, tego dużo jest, nie? Ale to taka lekkość na tym brzuchu. No, fajnie jest. Bardzo dużo ludzi w tej chwili mamy w hotelu, bo jest weekend. Także to już kolejny weekend, gdzie widzimy, że się zjeżdżają. Gdzie tyle? Tak się zapatrzyłam, jak tam kosi trawkę. Lubię zapach koszonej trawy. No, także znowu hotel się zapełnił na weekend. A jeszcze mi się coś przypomniało. Zanim dojdę tutaj do centrum, dam Wam może coś tam nagram jeszcze z tego centrum, jak znajdę ciekawego, to powiem Wam, bo wczoraj byłam na spacerze w lesie. I zobaczcie, jaki to jest przypadek. Idę taką prostą drogą. Zrobiłam już chyba ze 2 km. Ani żywej duszy. W sumie tak się trochę dziwnie czułam. Bo taka szeroka właśnie droga w lesie, wiecie, gęsty las, nikogo nie ma, nie słyszę. Nie słyszę nawet w oddali nikogo. I tak się trochę zmartwiłam, bo mówię, kurde, jakby mnie ktoś tutaj zaciupał, to mnie nie znajdą przez pół roku. Próbowałam się przez WhatsAppa dodzwonić. Takie sygnały, raz łapało, raz nie łapało. Takie, o wiecie, sygnał był bardzo słaby, ale mimo wszystko nie. No i tak rozmawiałam z Grzesiem i mówię, kurczę, jeszcze nikogo nie ma. Ale jakoś nie mogłam z nim tam tak płynnie rozmawiać. Przerwało mi. No i idę dalej przez ten las. No i w oddali zauważyłam taką, że za mną taka starsza pani idzie z kijkami. No to tak trochę mi ulżyło, dobra, zatrzymałam się i ta pani się pyta, co tam jest dalej, jak się pójdzie dalej. Ja mówię, że nie wiem, że idę pierwszy raz tą drogą i nie wiem. Ale w tym momencie, słuchajcie, tak mi się chciało iść za potrzebą, ale tak, wiecie, na puście, gdzie się dużo pije, dwa żywie, to się dzieje nagle. Po prostu myślałam, że mi rozerwie dupsko. Kurde, co tu zrobić? I czekam, aż chyba oddali. Mówię, patrzę, wszędzie krzaki, wszędzie drzewa. Będzie mnie wszędzie widać. Nie będę świecić słońcem, nie? Swoim. No i tak się rozglądam, gdzie tu pójść. No i zauważyłam, że z tej mojej głównej drogi jest takie odbicie, takie w pionie, taka górka, takie podejście, nie? Mówię, dobra, wejdę tam. Zobaczę, jak tam sytuacja wygląda. Wchodzę tam, a ja pierdzielę, to jest znowu jakaś taka ścieżka spacerowa. No nie mogę. No to od tej jest jeszcze jeden zygzak. Weszłam tam, ja mówię, dobra, gdzieś tam się ulokowałam, ulżyłam se, przepraszam, no ale to jest normalne, nie? Nie wiem, że ma się nadzieję, że was to nie obrzydzę, że takie rzeczy opowiadam. No dobra, wyśmurałam się i patrzę i widzę, że tam jeszcze z tego miejsca jest jeszcze jedna górka. Tylko tak jest pełno powalonych drzew, ale znaczy takich gałęzi suchych, połamanych. Ale wie, dobra, idę, zobaczę, co tam jest. I wchodzę, słuchajcie, wspinam się na tą górkę. Jaki ja tam zobaczyłam widok. Jakie cudowne miejsce. I gdyby nie to, że musiałam pójść za potrzebą, to bym tego miejsca nie znalazła. Taki przypadek. Ja Wam w tej chwili właśnie pokażę to miejsce. Zobaczcie, jak przypadek mnie tam pokierował. Wspięłam się tutaj na możliwie najwyższą górkę, którą miałam po drodze. I zobaczcie, to wygląda przecież jak 3D obrazek. Co?
Cudowne. Cudowne. Usiadłam sobie teraz na pieńku i podziwiam. Od razu wysłałam też filmik do Grzesia, bo on się urodził w Szklarskiej Porębie albo w Jeleniej Górze, no to chyba w Jeleniej, on tylko potem mieszkał w Szklarskiej Porębie, więc on takie okolice miał na co dzień, nie? Jak mu wysłałam filmik stamtąd, to mówi, że właśnie mu się całe dzieciństwo przypomniało. On tak też lubiał sobie nieraz i samotnie łazić po takich górkach, on kocha górki, lasy, więc to go tak też wzruszyło trochę. No, piękne, piękne okolice. Także jeżeli macie możliwość sobie tutaj przyjechać i polecam Wam hotel Jawor, ale przyjedźcie, ja nie mówię o diecie, przyjedźcie na normalną kuchnię. To jest taka rewelacyjna kuchnia. Oni są właśnie znani z tego, że bardzo dobrze gotują. Tutaj w okolicach Bielska pani Gessler robiła kuchenne rewolucje. A stołowała się właśnie tutaj, w tym hotelu. Nawet w recepcji jest taki dyplom, nie takie jakby, no nie dyplom. No, takie wiecie, od pani Gessler taka anotacja i że bardzo poleca, że była bardzo zadowolona, żebyśmy mieli ta kuchnia. No, taką polecajkę tam zostawił. Także polecam Wam serdecznie i nie będziecie żałować, bo tutaj jak potrzebujecie sobie odpocząć właśnie, to wystarczy, mówię Wam, na weekend nawet. Zobaczcie, żebyście mieli fajną pogodę i przyjedźcie i będziecie na pewno zadowoleni. Dobra, kończę, bo tam Pan mi depta po piętach. Dzień dobry, kochani. Słuchajcie, wczoraj miałyśmy z Jagodą bardzo przyjemny wieczór. Poszłyśmy na koncert Baciarów. Ja ogólnie nie słucham ich muzyki, znam kilka piosenek, jakaś balada mi się tam kiedyś podobała, ale wiem, że Jagoda lubi i że to jest muzyka gdzieś tutaj w górach, bardzo częsta, grana też na weselach. I zobaczyłam plakat kilka dni temu na przystanku, że odbywa się tutaj taki koncert, że jest wstęp wolny, tylko że ileś tam pierwszych osób może wejść, bo to się odbywa na takim placu, dostanie się opaskę i liczba miejsc jest ograniczona. No to mówię, dobra, no to zrobimy Jagodzie przyjemność. Oczywiście się ucieszyła. No i poszłyśmy na ten koncert, ale ja jej z góry zaznaczyłam, słuchaj, Dunia, jakby co, to ja sobie tam z 15 minut może z Tobą pobędę, a potem pójdę sobie pospaceruję tam w okolicach i przyjdę, jak się koncert skończy i pojedziemy do domu. No i słuchajcie, tak mnie ten koncert wciągnął. Takie to są fajne, wesołe chłopaki. Po prostu tak się wszyscy bawili, no mega, tak mi się to, no super, super się bawiłam. Także w tym filmiku puszczę Wam tylko takie krótkie fragmenty, parę migawek z tego koncertu, ale ja zmontuję, bo ja mam dosyć dużo tej muzyki, dosyć dużo ich piosenek ponagrywałam, bo stałam taka, jak widziałam w ogóle, jak się ludzie bawią, to było mi od razu, wiecie, co mi się też tak wesoło zrobiło. I zmontuję taki dłuższy film i dla fanów zespołu Baciary. Będzie to na pewno przyjemność, że będą mogli sobie u mnie tej muzyki posłuchać więcej. Może nawet taki półgodzinny film zrobię albo i dłuższy, nie wiem. Mam tego dosyć dużo. No, także ja Was w tej chwili zapraszam na fragmenty z koncertu. Nieduże, bo nie każdy lubi taką muzykę. No, a tak jak mówię, jeżeli ktoś jest fanem, to zapraszam do następnego filmu, który muszę właśnie zmontować. Jak wiecie, przyjaciele, z płac samuczkich Tater i zagramy wam trochę po goralsku, trochę po ceparsku i trochę po amerykańsku. Tak, co byście mogli zrozumieć. Pośpiewać, potańczyć razem z nami w torę kielojną mozę. Za nas chłopcy, za nas, na Baciary grają. Tam siną za lasem, pan złodowają.
i znowu nie przespana noc, i znowu zwariowany dzień. Wciąż życia krótki, napijemy się wódki, i znowu może kiedyś cię zobaczę. Zakopany pod górami są zbójnicy z śrubakami, są łowiecki z konecami. To jak się bawią ludzie, wtedy kiedy para też wybrać razem z nami. Jak się bawią ludzie, gdy kochają się. Można ostatnie 3 sekundy poprawić się. Słuchajcie, będzie wszystkich widać. Wszystkich będzie widać, każdy się każdego oznaczy. To będzie takie wielkie, piękne zdjęcie jaworzańskiej publiczności. Z kim? Z baciarami! Ale jeszcze nie, jeszcze czekajcie. Spadki. Uwaga! I wszyscy ser na 3 razy. Słuchajcie, wielki oklaski. Widzicie tutaj ta gmina, w ogóle Jaworze, tak prężnie działa. Tam na trybunie była pani, też nie wiem jak się tutaj nazywa u nas, powiedziałabym wam po niemiecku, bo tutaj już nie wiem. Pani, która tutaj taką pieczę trzyma chyba nad tą całą gminą i organizuje różne imprezy i jakieś warsztaty takie. To właśnie z tej powiedziałam, trybuny? Ze sceny, nie? Mówiła do tego, do ludzi, tak jak taka kumpela, całkiem na luzie. Słuchajcie, ludzie, pamiętajcie, że od poniedziałku zaczynają się u nas kursy i zumba, i plastyczne, i jeszcze jakieś tam dla dzieci warsztaty. Nie zapomnijcie i zapraszam was, przychodźcie na te kursy, bo będzie super. I od razu się wytłumaczyła, że miały się w tym roku tutaj odbyć jakieś jarmarki czy coś takiego, ale z tego względu, że amfiteatr jest właśnie w remoncie, musieli to odwołać, ale że na drugi rok was zapraszam, będzie zajebista zabawa, będzie super żarcie. No taka fajna babeczka. Także powiem wam, że tutaj takie jest jakby troszkę odludzie, to Jaworze, więc byłam tak zaskoczona, że tu się tyle fajnych ludzi zebrało, bo ja myślałam, że to tak trochę, wiecie jak, może inaczej, nie myślałam, że tutaj tak prężnie działają. Byłam totalnie zaskoczona, bo ona wymieniała jeszcze tam inne rzeczy i potem my, jak już z Agatą wychodziłyśmy, no bo ona poprosiła ludzi, żeby jeszcze zostali, bo miała tam im do przekazania jakieś informacje, więc widać, że ona naprawdę bardzo się stara, lubi swoją pracę, od niej emanowała taka pozytywna energia i radość życia i ci ludzie tak ciągnęli do niej. To było mega, mega. Właściwie tam były nawet 2 babeczki, ale już mam, nie wiem kto do czego, nie moja tutaj działka i nie wiem. I później, czekajcie, co jeszcze wam miałam powiedzieć? Aha, no ja odnośnie też szczepień, bo ona też mówiła do osób, które się jeszcze nie zaszczepiły, ale nie namawiała, nie naciskała, po prostu tylko informowała, a jak chcecie, ona jeszcze fajnie takim dialektem mówiła góralskim, jeżeli jak chcecie, no to nie ma problemu, że mówiła w jakim miejscu można się zaszczepić, a jeżeli nie możecie przyjść, to my wam nawet transport przyślemy. Tylko się tam gdzieś tam zgłoście, podawała jakieś dane kontaktowe, to my was przyjedziemy, zaszczepimy, odwiedziemy. No mega, także tutaj jest taka, widać, społeczność taka rodzinna. Cudownie jest, jak ja chciałam mieszkać w takim miejscu. Mówiłam, jak przyjeżdżam do Polski, to mi się dusza raduje, mi się przypominają te lata jeszcze, jak mieszkałam
za modu i były te festyny takie, wiecie, kiełbasy, stragany, porozstawiane i tak zaczęło parę dźwięków muzyki i ludzie szli w tany, nie? I tak samo wczoraj na tym koncercie, ja akurat byłam przy samych bramkach, także się tam docisnęłam, bo ja taki kurdupelek jestem, więc się tam gdzieś wcisnęłam przy samych tych brameczkach, byłam, że zaraz przy scenie. No i miałam tam wgląd też tak do tyłu, podnosiłam telefon i tam trochę nagrałam też, jak z tyłu się ludzie bawią, ile tam tych ludzi jest. I to ja się czuję tak swojsko, tak swobodnie, a jak sobie starałam się wyobrazić taką imprezę na przykład w Austrii, to owszem, tam młodzi by może poskakali, ale to by już nie było to. Nie ma czego. Tutaj taka, obok mnie była taka babeczka, taka starsza babcia praktycznie, jeszcze chyba trochę mniejsza ode mnie. A tak tam wywijała, machała rękami, śpiewała. Ludzie jak się tam po prostu, i obojętnie czy to byli chłopcy, tacy nastoletni, gdzie wiecie, już trochę tak siara to nie wypada, co wy tutaj to wywijali tam z tymi dziewczynami. Kocham takie coś, po prostu ja kocham takich zwykłych, normalnych ludzi. O, aż normalnie byłam wzruszona tym wczorajszym wieczorem. Dobra, rozgadałam się z tobą, muszę lecieć, bo już jest która? Już jest 9:01, o 9:00 śniadanie. To później. Troszeczkę chmurek, ale fajnie jest. Myślę, wydaje, że na kijki idealna. Co te psy dzisiaj mają? Słuchajcie, słyszycie? Od samego rana jest takie ujadanie. Tutaj psy sąsiadów też już chyba o 7 rano nas pobudziły. O, strasznie. Szczekanie, ujadanie. Coś wam znowu miałam powiedzieć. Aha, no tylko chciałam wam wspomnieć, że właśnie w tej chwili już nie nagrywam tego, co jemy, bo tak jak wam powiedziałam, że mi się powtarza. No to bez sensu jest drugi raz to samo wam pokazywać, nie? Jak chcecie zobaczyć, co jadłyśmy, wpadliście na ten odcinek, no to musicie się cofnąć do poprzednich. Tam jest całotygodniowe menu pokazywane dzień po dniu, każdy posiłek. No i właśnie nie robiłam komentarza do żadnego z posiłków. Taki miałam plan, że przy każdym coś tam powiem, coś do ludzi pogadam, no ale grupa była taka, jaka była, więc nie, nawet nie było jak nagrywać tych komentarzy, bo to by wyglądało głupio. I w ogóle byłam strasznie skrępowana w ogóle jakoś tak przy tych posiłkach. No, dobra, to idę na chwilę rozprostować nogi na łóżku. Wczoraj zrobiłam 20 tysięcy kroków, także to jest chyba mój rekord. No i widzimy się później. 8 kilometrów jest stąd na nogach do Bielska. Także możemy iść na nogach. No i z zagranicy przyjeżdżają. No bo widać skrajność coraz większą, nie ma tego środka, albo jest albo ubogo, albo bardzo bogaci, nie? A co to jest, Aniu? To jest wzgórze, które nazywa się Goruszką. Takie kolumny tu wybudowali. Tutaj czasami właśnie jakąś sesję zdjęciową, ale tu się nic nie dzieje. Taka ślubna sesja zdjęciowa tutaj pracuje, tak. Nie? No, jakby też troszkę miała taką ławkę do ogrodu. Patrzcie, akurat kościół, zakład dzwony kościelne. Mówimy o zdjęciach ślubnych. No, bo się skończyło tutaj w kościele. No. O, niedziela. Ładnie. Dzień dobry, kochani. Witam was. Tym razem już na pewno w poniedziałek. Dzisiaj mamy poniedziałek. Pogoda się nam zmieniła. Także raczej dzisiaj słoneczka nie będzie. Zajęć gimnastycznych też nie mamy, ale załatwiłyśmy sobie, żeby nam zostawili salę otwartą. Ale przez to, że nie pada, bo wczoraj zapowiadali, że będzie padać, to no właśnie chciałyśmy się na salę zrobić sobie same jakieś tam ćwiczenia.
może z internetu jakiś film, ale szkoda mi właśnie tej pogody, bo nie pada i chętnie bym poszła znowu na kijki, żeby jeszcze pobyć tutaj wśród tych lasów, pól. No, zapytam koleżanki, bo Jagoda prawdopodobnie pójdzie sobie na rowerek, a zapytam tej nowej koleżanki, Kasi. Może ją nawet przedstawię Wam dzisiaj albo jutro, bo taka fajna babeczka wyluzowana, także podejrzewam, że nie będzie miała problemu. No to chciałabym ją Wam też przedstawić. Może ona powie kilka słów na jej opinię, chociaż ona dopiero w sumie to jest 2 dni, ale kiedyś już parę lat temu robiła też ten post. No, już się chyba Jagoda dobija. Dobra, bo my idziemy na śniadanie. O, już. A i później się będę do Was meldować. U nas dzisiaj taka pogoda. Teraz się słoneczko przebiło, ale ogólnie tak się tutaj zachmurzyło. Z tyłu szare niebo. Trochę ryzykowne, bo wybieramy się w taką trasę, która ma no ze... Tak z powrotem do hotelu, no to potrzebujemy pewno ze 3 godzinki. Mam nadzieję, że nas też nie złapie. Koleżanka się musiała tutaj wrócić do hotelu, bo zgubiła kopytko z kijków. Świeże kijki sobie kupiła właśnie po drodze w Decathlonie. Wjechała do hotelu. Także ten. Jeszcze nawet nieużywane, chyba sobie źle nałożyła to kopytko, może za słabo. Czy idzie już? No. Także może poznacie Kasię. Jak nas deszcz nie złapie, to ją usiądziemy sobie na chwilę w takiej altance po drodze, bo idziemy trasą tą samą, którą szłyśmy z naszą panią trenerką wczoraj. I tam jest taka fajna altanka wśród drzew, to może na chwilę usiądziemy, to pogadamy. A jak nie my, to będziemy musiały uciekać przed deszczem, to do później. Idziesz. To jest właśnie Kasia. Cześć. Także później pogadamy. Mówię, że może się zatrzymamy w tej altance, tam gdzie byłyśmy z Anią wczoraj, jak nas też nie złapie. I pogadamy chwilę.